Czy jest taka gwiazda, w którą bardzo chciałby się pan wcielić, która chodzi tam panu po głowie i to jest coś, co bardzo chciałbym zaprezentować publiczności? Czy jednak stawia pan na taki spontan w tej dziedzinie i co się trafi, to może będzie złoty strzał i może będzie najlepszy wykon? I tak, i tak. To znaczy częściowo jest niemożliwe to, że na przykład wymyślę sobie jakąś postać, na przykład, nie wiem, B.B. Kinga, który jest dużym afroamerykaninem, żeby tak powiedzieć pięknie, dosyć lekko zaokrąglonym. I na przykład jego chciałbym zrobić, tak? Daję swoją referencję, ale okazuje się na przykład, że FX, czyli efekty charakteryzacja, nie są w stanie z mojej twarzy tego zrobić. Tak więc tutaj trzeba troszeczkę iść na kompromisy, dlatego że nie z każdej twarzy da się wszystko zrobić, tak? Każdą postać. Prawda. No prawda, no niestety tak jest. W związku z czym tutaj chodzimy na kompromisy. To, co się wylosuje, ma też oczywiście wielkie znaczenie. Natomiast no to jest tak dobry program i ciekawy i tak spontaniczny właśnie, tak jak powiedziałaś, że też dajemy sobie to, co nam los wylosuje, to dajemy sobie, bierzemy to na klatę i jedziemy. No. I na koniec, czy ten bardziej aspekt aktorski czy muzyczny jest dla pana wyzwaniem? Bo ja tutaj dzisiaj pytam o to gwiazdy i zdania są podzielone w tej kwestii. Chyba i ten, dlatego że zduplikować, skopiować jakąś postać danego wokalistę, no to musisz dokładnie, co do pół nutki dosłownie, nauczyć się śpiewać tak samo jak ten dany, czy dana wokalistka, tak? Jak to jest dziewczyna, no to tutaj bardziej po dziewczęcemu oczywiście, na ile głos pomaga, tak? Bo ciężko jest na przykład z moim głosem, barytonem takim zaśpiewać jako nastolatka, prawda? Ale zdarzają się takie postaci i trzeba to wziąć na klatkę i próbować jak najbardziej się zbliżyć do tego głosu, albo chociaż zachować jakiś taki rys kobiecy, tak? Czy właśnie dobrze chodzić na szpilkach na przykład, czy dobrze śpiewać. I wtedy te elementy i aktorskie, i muzyczne, one się łączą.